project block, see they filled with pain, and I'ma block that out. Cause I got a job to protect and serve, and I'm gon' do it, homie, that's my word. Got me a bag, got me a gun, and all my niggas told me that I was on one. I guess it was something in my heart that told me, cause when I was young, I used to hate the police. But it's my calling, that's my take. I never would've thought I'd end up as Jake, and I'ma do my best just to keep my brain. Cause in this city, homie, it's hard to stay sane. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Assassin's Creed. To jest ta niespodzianka, o której wam mówiłem. Gra z 2008 roku, bardzo fajna. Dostała tytuł najlepszej gry z tamtego okresu, więc będzie nam się bardzo fajnie w nią grało, bo ona jest, no, kto nie zna Assassina. Więc wiecie, ja nie muszę, wiecie, po tytule ja już wam nic nie muszę mówić, więc kto nie grał w Assassina, ten będzie mógł się przyjrzeć bliżej tej grze. Właśnie w tym oto materiale. A teraz ja się wyłączam i oglądajcie. Postanowiłem tedy poznać mądrość wiedzy, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utropienie. Kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpienie. Mamy problem. Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. Zbądźcie, spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Cholera, to nie działa! Proszę dać mu chwilę, pan Nosterman. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Tracimy go! Wystarczy, pan Nosterman. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. No i właśnie to było takie małe wprowadzenie. W porządku? Jesteśmy w świecie rzeczywistym. Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie, właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony!
To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. To co, kładziemy się? Oczywiście, że tak. Zaczynam naszą przygodę w Assassin's Creed. Mądry wybór. Jak wiecie, to jest Animus. Panel sterowania całej... Hej. Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? No właśnie, sprawdzam. To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. O, wcięło się. O, przepraszam was, niechcąco. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program. Dobra, czyli lecimy szkolenie. I tutaj w tym szkoleniu wszystko się wyjaśni. Sterowanie postacią naszą. Walka. Wszystko. Ostrzeżenie. Przepływ danych. To szkolenie. Próba odzyskania synchronizacji. Jesteśmy teraz w maszynie zwanej Animus. Jesteśmy 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Jesteśmy obiektem 17, czyli Desmond Miles. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. W rogu. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnie cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak, aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuje podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Dobra, no takie, wiecie, jakby Matrix, szkolenie w Matrixie. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobra, wszystko dobrze. Już nie chcę się rozglądać. Dobrze. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich opuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces... Pierwszy raz tu grałem, to nie wiedziałem, o co chodzi. A to po prostu wystarczy shift trzymać i idzie się o... Spokojnie i już można przejść. Super! Jestem dobry. Hehe. Animus rozpoznaje różnice pomiędzy dwoma rodzajami działań. Niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza.
Czyli przytrzymaj jeden przycisk, by zobaczyć, jak zmienia się wskaźnik. Nie, to był zero. O, właśnie. Dobra. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, bo już dawno nie grałem w Asysta, więc... Przypomnij się i będzie dobrze. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Czyli tak i tak. I chlas. Dobrze. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. A tego byśmy nie chcieli. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Biegiem! Jesteśmy szybsi! Świetnie. Nudne właśnie teraz jest, bo to szkolenie. Szkolenia są nudne. Dostarczy ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje o, czyli to każdy powinien ogarnąć. Zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. Mamy ukryte ostrze i chlos. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. Ciach! I nie żyjesz. Kto to zrobił? Kto to zrobił? No kto? Przyznać się. Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Dobra, i teraz uciekamy do góry. Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia. Dobra, uciekamy po drabinie. Nie możesz wiecznie uciekać! I chlas tutaj. O. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Szybciej. I tu. Ukrywamy się. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status się zmieni. Ale tam u góry pika takie niebieskie... coś. Niebieski trójkąt. Jeżeli on przestanie migać, możemy wyjść sobie. O, właśnie. Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wejść z klejski. Dobra, wychodzimy. Wspaniale. Bycie anonimowym będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć klejki. Ławka wóz sianem. No taki właśnie balkon, jak przed chwilą wskakiwaliśmy do niego, i tłum ludzi. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapiania się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Dobra, jesteśmy teraz uczonym, pięknym, który ma kaptur, no, broń przy sobie. Ale nic dziwnego, on głupi są po prostu. Dobra, po cichutku, powolutku. I jesteśmy. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność. Orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Orli wzrok. Świetnie. Biały, żółty, czarny, niebieski. Niebieski to nasz sojusznik. Nie, niebieski to jest człowiek neutralny. Biały to jest nasz sojusznik.
Żółty to jest osoba taka prawie wrogo nastawiona, a czerwona to jest wrogo nastawiona, nie? Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Dobra. Proste. Jest, nareszcie. Szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego. W końcu akcja będzie. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Zabić go, tak jest. I ciach! Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. Rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, lecz sam metody... fałę wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że Templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałby mnie, bym to odzyskał. O, czyli idziemy. Jesteśmy już w pełni... swobodni. Możemy kontrolować naszą postać, czyli Altaira. Naszego przodka, asasyna. Idziemy do góry. Możemy go zabić. W tym, czym jesteśmy najlepsi. Skupmy się na celu. I ciach. On był winny wszystkim zbrodniom, bo to Templariusz. Tam. To na pewno Arka. Arka Przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Dobra, czyli musimy zabić tego tam opana. Nie podoba mi się to, chociaż... Wolałbym go dyskretnie zabić, aż się nie da. No, skaczmy tutaj. Zdać Templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Chcę cię zabić. Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Dobra, czyli uciekamy. Do broni! Zabić asasynów! Nie wiem, czy to jest za... zagadunek gry, ale wydaje mi się, że to jest taka zależnościówka z elementami akcji, więc tak mi się wydaje, bo to jest właśnie taka zręcznościówka bardziej niż... No dużo jest tutaj akcji, ale zręczności też trzeba mieć dużo. No, na przykład po tych... No, wspinać się po tych wszystkich murach i dachach, to jest naprawdę wymaga trochę umiejętności.
Na przykład jak pierwszy raz grałem, to trochę mi tutaj przeszkadzało i ciężko mi było to wszystko ogarnąć, ale już jesteśmy w Jerozolimie. W Jerozolimie. I którą mamy na osi? I już 19 minut już, oj, to niedługo kończymy odcinek. Zakończymy sobie tą synchronizację może i chyba albo nie. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. Pokój i bezpieczeństwo. Dobra. Czyli tak. Ja tak sobie myślę, żeby tutaj nie zakończyć odcinku. Zapisywanie, dobra. No to tak, tutaj sobie zakończymy już odcinek. Jesteśmy w Masyafie, w głównej siedzibie asasinów z średniowiecza, bo to jest akcja toczy się w średniowiecznej Afryce, znaczy no tam w Izraelu bardziej. W Judzie, Izrael, takie właśnie kraje arabskie, bo tutaj jest Jerozolima, jest Damaszek, czyli Syria, te takie kraje arabskie, więc wszystko będzie tutaj z rozwojem naszych umiejętności, całej gry, fabuły, wszystko się będziemy odkrywać, ale tym właśnie pięknym akcentem zakończymy już nasz odcinek. W pierwszym odcinku widzieliście, co zrobiliśmy, było wprowadzenie do tej gry, jakże przepiękne, i mam nadzieję, że ta gra będzie takim przymiecie z pozytywnym odzewem i spodobał mi się, bo to miała być niespodzianka. Chyba Kropek się o tej grze domyślił. Mam nadzieję, że to była ta gra, o której się domyśliłaś. Więc, no cóż, zakończymy sobie odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed. Trzymajcie się, na razie.